Łukasz Nowicki opuszcza pytanie na śniadanie, informacja gruchnęła nagle. Wiadomo, co się dzieje. Łukasz Nowicki od wielu lat kojarzony jest z programem Pytanie na śniadanie. Okazuje się jednak, że dziennikarz opuści śniadaniówkę TVP. Niedawno zrobił on sobie przerwę od telewizji, a teraz odejdzie na stałe. W wielu polskich stacjach telewizyjnych dochodzi aktualnie do sporych zmian. Niedawno w Polsacie pożegnano Katarzynę Dowbor, a do fali zwolnień doszło też w bezpośredniej konkurencji programu TVP, czyli Dzień Dobry TVN. Łukasz Nowicki odchodzi z Pytania na śniadanie. Zmian nie ustrzeże się również Pytanie na śniadanie. Łukasz Nowicki prowadzi ten program od 2010 roku i jest uwielbiany przez widzów. Jego odejście będzie dla nich mocnym ciosem i może wpłynąć na wyniki oglądalności śniadaniówki. Powodem takiej decyzji prezentera nie są kwestie finansowe, a chęć skupienia się na swojej rodzinie, prowadzeniu podcastu i teatrze, który był dla niego, jak sam podkreślił, najważniejszym miejscem zawodowym. Łukasz Nowicki chce się skupić na rodzinie. Portal Świat Gwiazd ustalił, że pożegnanie Łukasza Nowickiego w programie Pytanie na śniadanie ma nastąpić w najbliższy czwartek. Jego koledzy z pracy chcą przygotować coś szczególnego i ma to być zrobione ze sporą pompą. Po 13 latach zdecydowałem się odejść z Pytania na śniadanie. To był piękny czas, pełen cudownych, zabawnych i wzruszających momentów. Ale czas poszukać nowych wyzwań. Za kilka dni kończę 50 lat, a za wiekiem idą przemyślenia, podsumowania, napisał na Instagramie prezenter. Co dalej z Łukaszem Nowickim po odejściu z Pytania na śniadanie? Pytanie na śniadanie dużo straci bez Łukasza Nowickiego, a prezenter chce się skupić na innych projektach. Podcast, o którym sam wspomina, jest o podróżach, które są bardzo ważną częścią jego życia. Wiele z nich prezenter relacjonuje w swoich mediach społecznościowych. Był już w wielu ciekawych miejscach na świecie, ale dużą radość sprawia mu także przemierzanie krajowych tras i prezenter docenia piękno Polski.